Cześć, jestem Mateusz. Od wielu lat moją wielką pasją jest astronomia, a z wykształcenia jestem nauczycielem. Jednak w swoim wyuczonym zawodzie już nie pracuję. Mam normalną pracę na etacie pochłaniającą lwią część mojego życia, sporo energii i w ogóle niezwiązaną z moimi zainteresowaniami. Jednak od 3 lat spotykamy się tu, na Astrolife, w miejscu, w którym poniekąd dalej mogę realizować swoje nauczycielskie powołanie. To nie jest przypadek czy pójście za modą, że jestem na YouTube, bo chciałem być YouTuberem. Projekt, który prowadzę, jest całkowicie zgodny z tym, kim jestem i tym, co czuję, że powinienem robić. Mimo tego, że od samego początku mogę poświęcić na Astrolife tylko część mojego życia, w ciągu tych 3 lat powstało ponad 100 filmów, w których szczegółowo przybliżyłem Wam kilka gwiazdozbiorów. Spojrzeliśmy na Słońce z innych planet, zabrałem Was w podróż po ciekawych zakątkach Układu Słonecznego, odległych galaktykach, egzoplanetach, przybliżyłem kilka nadchodzących misji kosmicznych, co miesiąc informowałem Was o najciekawszych wydarzeniach astronomicznych na niebie, a także w końcu zaczęliśmy wspólnie obserwować niebo na żywo. Na fanpage'u pojawiło się około 2,5 tysiąca wpisów dotyczących różnych ciekawostek astronomicznych, newsów, najnowszych odkryć czy zjawisk na niebie. I wymieniłem z Wami setki wiadomości prywatnych, w których pytaliście o porady sprzętowe, chcieliście przedyskutować najnowsze wydarzenia czy prosiliście o wyjaśnienia różnych teoretycznych zagadnień. Do tego dochodzi Astrowiedza, integralna część projektu, jedna z największych astronomicznych grup w Polsce. Czym jest Astrolife? Tym, czego mi, miłośnikowi astronomii, zawsze w polskim internecie brakowało i cieszę się, że dziś taką rzecz mogę oddać Wam. Projekt zaskarbił sobie uznanie wielu sympatyków astronomii, choć wiem, że do wielu jeszcze nie udało się dotrzeć. Mimo tego stanowimy bardzo zżytą i aktywną społeczność i za to bardzo Wam dziękuję. To, co udało się zrobić, nie byłoby jednak możliwe bez wsparcia osób, które zdecydowały się finansowo wspomagać mnie w mojej pracy i współtworzyć ze mną projekt. To nie jest pusty frazes. Wsparcie patronów okazało się największym napędem. Wizje, pomysły, marzenia zaczęły się materializować. Udało się m.in. zakupić duży teleskop oraz profesjonalną kamerę. Sprzęt, dzięki któremu dziś na kanale prowadzone są obserwacje nieba na żywo. Wsparcie patronów to oczywiście ogromna motywacja i poczucie zobowiązania, konieczności wywiązania się ze złożonych obietnic. To okazało się kluczowe w tych krytycznych momentach. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które do tej pory wspierały Astrolife. To dzięki Wam właśnie teraz projekt nabiera takich kształtów, jakich zawsze chciałem, by nabrał. Jednak to nie koniec, a właśnie dopiero początek. Astrolife może być dla Was kompletnym miejscem, sprężnie działającym fanpage'em, stroną internetową, kanałem YouTube, na którym będzie mnóstwo filmów dotyczących sprzętu, obserwacji, aktualnych wydarzeń, astronomii ogólnej oraz luźniejszych form, vlogów czy serii z odpowiedziami na Wasze pytania. Pora też na organizację spotkań, zlotów i prelekcji. Jednak doba nie jest z gumy i czuję, że doszedłem z projektem do momentu, w którym bez możliwości wygospodarowania większej ilości czasu, który jest najważniejszym zasobem, jego dalsze rozwijanie i wcielanie w życie nowych pomysłów będzie bardzo, bardzo utrudnione. I w tym momencie o przyszłości Astrolife możesz zadecydować Ty. Widzisz już, jak rozwija się projekt, masz świadomość jego potencjału i widzisz, w jakim kierunku zmierza. Twoje nawet niewielkie wsparcie może pomóc mi całkowicie poświęcić się projektowi. Skoro do tej pory na Astrolife mogłem poświęcić tylko część mojego życia, pomyśl, co może się stać, kiedy będę mógł się zająć tylko nim. Są też kolejne cele sprzętowe. Wymiana kamery, którą nagrywam filmy, kupno profesjonalnego mikroportu, zorganizowanie studia, w którym mógłbym nagrywać materiały regularnie i sprawniej oraz zakup jasnego obiektywu i montażu w celu prowadzenia obserwacji na żywo w szerszym widoku. Ciągle aktualny jest także plan budowy naszego małego astrolife'owego obserwatorium. Doskonałe miejsce już na nie czeka.
Wasze wsparcie pozwoliłoby mi także kontynuować serię Niebo Wy, która jest jedną z Waszych ulubionych serii, ale po pierwsze wymaga ode mnie bardzo dużo regularnej pracy. Nie ma nigdzie w sieci bezpośrednich źródeł, z jakich mógłbym korzystać przy tworzeniu takiego odcinka. On powstaje zupełnie od zera, na czystej białej kartce i jest moją subiektywną analizą tego, co będziecie mogli zobaczyć na niebie w nadchodzącym miesiącu. Nigdzie nie ma także dostępnych animacji nieba. Muszę je robić sam. Nagrywam także wszelkiego rodzaju ujęcia przyrodnicze, które utrzymują każdy odcinek w stosownym klimacie. Widzę, że przy obecnym wymiarze czasu, jaki jestem w stanie poświęcić na Astrolife przez tę serię, cierpią inne serie. Po drugie, te odcinki mają tylko miesięczną ważność i po upływie miesiąca mało kto już do nich wraca. Taka forma wideo z punktu widzenia youtubera, który chciałby utrzymywać i rozwijać swój kanał z wpływów z reklam, jest totalnie bez sensu. Ale ja nie chcę być pracownikiem YouTube'a, bombardować was reklamami co 5 minut, martwić się, czy nowy tytuł na pewno wstrzeli się w algorytmy, czy popadać w gorszy nastrój, kiedy liczba wyświetleń nie osiągnie oczekiwań. Chcę tworzyć dla was. Inspirować się waszymi pomysłami i stawiać przede wszystkim na jakość prezentowanych przeze mnie treści. Dołączając do grona patronów, dostajesz dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku, w której jesteś w stałym kontakcie ze mną i z innymi patronami, osobami, które podzielają twoją pasję. Patroni są informowani na bieżąco o tym, co dzieje się w projekcie i jakie są najbliższe plany, a filmy udostępniane są nieco wcześniej. To, co jednak moim zdaniem jest tam najlepsze, to obserwacje nieba na żywo, które organizowane są znacznie częściej niż na głównym kanale, a podczas nich organizowane będą również konkursy. Na live'ach wspólnie decydujemy, gdzie skierować teleskop, rozmawiamy o wszystkim i o niczym, integrujemy się, panuje pełna kultura i luźna atmosfera. Mają one charakter takich dłuższych, nocnych, astronomicznych audycji. Grupa patronów to w sumie taki elitarny astroklub. W roku 2020 zorganizowane będzie pierwsze spotkanie z patronami i wspólne obserwacje. Jeśli więc podoba Ci się to, co dzieje się na Astrolife, dostrzegasz wartość tego projektu i jego przyszłość nie jest Ci obojętna, zachęcam do zapoznania się z profilem na Patronite, do którego link widzisz teraz w dole ekranu, lub znajdziesz go w opisie pod tym filmem, i zapoznania się z progami, na których możesz wspierać i współtworzyć projekt Astrolife. Wspólnie możemy stworzyć coś wspaniałego. Dziękuję za wysłuchanie mnie do końca i za kilka dni widzimy się już w kolejnym filmie. Pozdrawiam serdecznie. Mateusz Kalisz, Twój przewodnik po wszechświecie. Cześć!